Cześć, witajcie. Zaopatrzyłem się w nową ładowarkę firmy Extar model VC4 do akumulatorów litowo-jonowych 18650, ale nie tylko. Bardzo fajna ładowarka i motywem jej nabycia było to, że się zaopatrzyłem w akumulatory 18650 do Vapera. I otóż w Vaperze wchodzi taki jeden akumulator i razem z Vaperem do Vapera nabyłem taką małą ładowareczkę na jeden akumulator Lion 18650 do ładowania Vapera w terenie. Właśnie bardzo fajny, mała, ludzka ładowareczka, która tylko ma diodesygnalizującą ładowanie czerwona lub że jest naładowane zielona. Ja postanowiłem nabyć drugą ładowarkę, taką większą, która jest zasilana z portu USB 5V 2,1A i potrafi ładować 4 akumulatory Lion 18650 na raz. Bardzo fajne rozwiązanie i jest także kompatybilne z akumulatorami nikowo-wodorkowymi AA i AAA, ale głównie ją używam właśnie do tych Lionów, ponieważ akumulatory nikowo-wodorkowe mogę ładować także na ładowarkach od Sony Action Cam i Sony A7 do tamtych właśnie NPFW50, czyli do Sony A7 i do NPBX1. Tam jest przystawka do ładowarki firmy Hanhel, przystawka, która umożliwia ładowanie akumulatorów nikowo-wodorkowych AA. Ja jednak z nich zrezygnowałem ze względu na to, iż technologia nikowo-wodorkowa ma wiele wad w postaci samorozładowania oraz efektu pamięci i takie akumulatory bardzo szybko tracą swoje życie. Niestety tamta ładowarka nie obsługuje akumulatorów 18650, więc musiałem nabyć dedykowaną na 4 porty. I jej wielką zaletą jest to, że pokazuje napięcie każdego z akumulatorów, jakie jest napięcie w danym momencie ładowania, ile jest napięcie na danym porcie. Wskazuje także, ile mAh wpompowano do akumulatora. To jest szczególnie ważne, żeby wiedzieć, jaki jest stopień rozładowania, ponieważ możemy to ocenić na podstawie napięcia ogniwa oraz tego, ile wpompowano prądu do niego. No i są jeszcze diody, które sygnalizują czerwona, że ogniwo jest ładowane lub zielona, że jest naładowane. Ta ładowarka może być podłączona do powerbanku, jednak powerbanki 10 000 mAh są troszeczkę za małe, żeby naładować 4 takie ogniwa po 3000 każdy do fulla, no bo też 3000 razy 4 daje nam 12 tysięcy, plus jeszcze są straty, więc z powerbanka o pojemności 15 tysięcy jesteśmy w stanie naładować te 4 akumulatory. Musi być minimum 15 tysięcy lub 20 tysięcy. Większych bym nie brał ze względu na limity linii lotniczych, ale właśnie tutaj możemy sobie przy właśnie z powerbanka 15 tysięcy naładować do fulla 4 ogniwa. Z 10 tysięcy nie jesteśmy, tak jak mówiłem, mamy 12 tysięcy, 3 tysiące na akumulatorze razy 4, 12 tysięcy plus straty, więc po 15. Ale możemy ładować w domu, możemy ładować z ładowarki sieciowej, która ma minimum 2,1A przy 5V, albo możemy także ładować w samochodzie z ładowarki samochodowej. Jest to bardzo prosty, przyjemny sposób. I oczywiście ładowarka jest o tyle fajna, że nam podaje konkretne parametry danego ogniwa, więc nie musimy się bawić w sprawdzanie multimetrem. Wiemy, że przy takiej ładowarce będzie spoko naładowana. To są wielkie zalety tych ładowarek. Tak samo jak firma Hanhel i ProTube, ładowarka do akumulatorów systemowych Sony, do Sony A7, do Sony Action Cam. To są takie duże, bardzo też dobre ładowarki, które pokazują nam, ile wpompowano prądu i ile procent jest naładowania. Tak samo ta ładowarka Extar VC4 jest dużą ładowarką, dużo większą od tej na jeden akumulator, ale w warunkach właśnie domowych, już nie podróżniczych, tamta jest w podróżniczych mała, ta w warunkach domowych jest na pewno zajebistą ładowarką na porządne ładowanie ogniw Lion, które pracują przy napięciu 3,6V, a prąd ładowania, a napięcie ładowania jest 4,2V, więc jest to robione w sposób bezpieczny dla ogniwa. Sama ma zabezpieczenia, więc wszystko się odbywa w kontrolowanych warunkach i naprawdę jestem bardzo zadowolony z tej ładowarki, mimo iż tania nie była. Kobiety chciałbyś zniewolić,
pozbawić chciałbyś niewolnej woli.